Mam na imię Kara. Nazywam się Connor. Mam na imię Markus. Oto nasza historia. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z drugiej serii Detroit Become Human. Zostawcie oczywiście kciuka, suba na kanale z dzwonkiem, jak jesteście nowi. Zapraszam na streamy do linków w opisie. Przypominam, że jest to druga seria, więc mogą się zdarzać spoilery. Pierwszą serię macie playlistę oczywiście w opisie w linkach. Oprócz tego macie też w linkach mój reflink do tej gry. Przy zakupie mnie oczywiście wspieracie. Myślę, że warto tą grę mieć w swojej bibliotece. Pamiętajcie, żeby stawić oczywiście kciuka, suba, dzwoneczkiem. Bo o tym nie wspominałem. Lecimy. Kontynuujemy od tego samego miejsca, w którym zakończyliśmy ostatnio. Mamy Connora. Dobra. Nie będę oczywiście tutaj, wiemy, który on jest. Ale nic tu ciekawego więcej nie znajdziemy. To jest oczywiście Hank. Ten tutaj. Chcesz mi postawić? Poruczniku Anderson, jestem Connor. Android przysłany przez CyberLife. Byłem na komisariacie, ale nikt nie wiedział, gdzie pan jest. Powiedziano mi, że mógł pan wyjść się napić. Znalazłem pana już w piątym barze. Czego chcesz? Przydzielono dziś panu nową sprawę. Morderstwo. Z udziałem androida CyberLife. Wedle procedur w takich przypadkach firma przydziela do pomocy śledczym wyspecjalizowany model. Nie potrzebuję żadnej pomocy. A już na pewno nie od plastikowego pajaca. Bądź dobrym robocikiem i wypierdalaj stąd. Pan wybaczy, poruczniku, ale muszę nalegać. Otrzymałem wyraźne instrukcje, by panu towarzyszyć. Wiesz, gdzie możesz se wsadzić te instrukcje? Nie. Nieważne. No nie, kurde. Poruczniku Anderson, niniejszym informuje, że napisze raport o pańskim zachowaniu. To będzie, kurwa, piękne, nie? Chyba możemy już iść. Ty mały fiucie, zaraz się tu kurwa zapierdolę. Straciłby pan odznakę, a szkody musiał pokryć z własnej kieszeni. Napomknę tylko, że jestem wart fortunę. Kurwa, wrogo się skoczyła. Już nawet dupków potrafią programować. Muszę iść. Służba wzywa. Chyba już mogę powiedzieć, nie? Najważniejsza jest misja u Connora. Dokładnie tak. Ale kurna, Hank mnie zabije, nie? Jestem o tym przekonany, że w którymś momencie on mnie zabije, nie? Siedź tutaj. Ogarnę to. O nie. Idę z panem. Słuchaj, przestań mnie wkurwiać, jak chcesz dożyć do rana bez wizyty w serwisie. Ej, warto być chujem, żeby to słyszeć, nie? Serio. Joe Douglas, kanał 16. Potwierdza pan, że to było zabójstwo? Niczego nie potwierdzam. Policja Detroit. Pewno się od nich dowiesz. Androidy nie mogą przejść dalej. Ciekawe, czy mnie wpuści w ogóle. A, okej. Musiał. Dobra, musiał. Jesteś cicho, niczego nie dotykasz i mi się nie plączesz, jasne? Tak. Cześć, Hank. Już myślałem, że się nie pojawisz.
Taki miałem plan, tylko ten mi go popsuł. No, sprawiłeś sobie androida, tak? Bardzo śmieszne. Powiedz mi, co zaszło. No, ósmej zadzwonił do nas właściciel. Lokator parę miesięcy zaległ z czynszem, więc poszedł sprawdzić, co jest grane. No i znalazł zwłoki. O Chryste, panie, jaki sztyk. Było gorzej, dopóki nie przewietrzyliśmy. Ofiara nazywa się Carlos Ortiz. W papierach ma kradzież i napad z bronią w ręku. Sąsiedzi mówią, że był bardzo cichy. Siedział w mieszkaniu, rzadko kiedy go widywali. A, do takiego czegoś. Bez sensu ściągać ludzi w środku nocy. Było zaczekać do rana. Myślę, że kisił się tu dobre 3 tygodnie. Koroner powie nam więcej, jak dotrze. A tutaj leży nóż kuchenny. Pewnie narzędzie zbrodni. Są ślady włamania? Nie. Właściciel mówił, że drzwi wejściowe i okna były zabite od środka deskami. Zabójca nawiał tyłem. Co wiemy o jego androidzie? Niewiele. Sąsiedzi mówią, że miał jednego, ale nie zastaliśmy go tutaj. Muszę się trochę przewietrzyć. Rozgość się tu. Będę na zewnątrz. Dobra, do wody, nie? Bordo. Nic nowego. Brak odcisków palców, zamieszany android. No tak, to już w sumie wiemy. Chryste, co ty wyprawiasz? Analizuję krew. Dostaję wyniki od ręki. Przepraszam, mogłem uprzedzić. Dobra, tylko weź już i nie jedz więcej dowodów, okej? Dobrze. W ogóle, kto to wymyślił, żeby oni to mieli w ustach, nie? Zaraz na palcach, nie? Ponad 19 dni. Zaschnięta krew. Litery są idealne. Zbyt staranny człowiek tak nie pisze. Eden Club. Dobra, w szafie coś było? Chris, czy to napisano krwią Denata? Dobra. Tak mi się wydaje. Pobieramy próbki do analizy. Kolejno. Bordo. Nasz Karol. Odciski palców. Okej. Kolejny ślad zaschniętej krwi. Wyjdźmy na zewnątrz. Analizuj. Odciski buta. Drzwi zamknięte od wewnątrz. Sprawca umiał wyjść tędy. Nie ma żadnych odcisków buta poza dziesiątkami oficera Collinsa. Minęło kilka tygodni. Mogły się zatrzeć. Nie. Na takim podłożu z pewnością by zostały. Dawno nikogo tutaj nie było. Podejrzany nie uciekł tędy. Okej. Oczywiście, poruczniku. Odciski palców. I gwałtowne uderzenie. Okej. Defekt schwycił nóż. Okej. A chwycił go, ponieważ został zaatakowany.
Dobra. 8 na 10, jeszcze 2. Zbierać próbki? Ta, finito. Mamy gazetę. Dobra, to tak szybko, bo nie pamiętam. Znaczy, tam chyba przeglądałem. Ale nie mam zamiaru je czytać. Tak, tam przeglądaliśmy na 100%. Dobra, dwa dowody zostały. Już nie pamiętam. A, tu była jeszcze łazienka, właśnie. Ważna łazienka. Jeszcze jeden dowód mi został, to może chyba tego gościa muszę jeszcze przybadać. Nie wiem, czy to jest jako dowód też. Tak, mogę go już przebadać. Okej, okay, bo oni się odsunęli. W ogóle Hank sprawdza to samo, co ja już sprawdzałem. Zwykle litery, czcionka, Cyber Life Sense. Dobra. Gościu nie żyje. Zaćpał. A to już przeanalizowałem. 28 ciosów nożem. I tutaj mamy odciski palców. Rekonstrukcja. Dobra, tu się poślizgnął. Tutaj uciekał, bo dostał kosę. Widać, że krakowiak. I tutaj przyszedł z kuchni. Został dźgnięty 28 razy. Ano, zabójca chyba za nim nie przepadał. No dobra, mamy to. Oj, co daleko. I pogadajmy z Henkiem. Chyba już wiem, co tu zaszło. Ach, tak. No, to słucham. Zaczęło się. W kuchni. W kuchni. Ślady świadczą o szarpaninie. Pytanie brzmi, co tu tak naprawdę zaszło? Ofiara zaatakowała androida. Kijem. Kijem. Zgadza się ze śladami. Mów. Android dźgnął ofiarę. Czyli co? Android próbował się bronić, tak? Dobra, co potem? Ofiara uciekła do... Do salonu. Salon. Ofiara próbowała uciec napastnikowi. Dobra, to ma sens. Android zamordował ofiarę. Gołymi rękami, nie no, nożem. Nożem. Okej. Twoja teoria nawet się klei. Ale dalej nie wiemy, gdzie zniknął android. Jak to nie wiemy? Wiemy. Cios z kijem go uszkodził. I zaczął tracić tyrium. Co tracić? Tyrium. Niebieską krew. Płyn, który zasila nasze biokomponenty.
Odparowuje po kilku godzinach i nie widać go gołym okiem. Ale ty pewnie jesteś w stanie go zobaczyć. Tak jest. Słuchaj dupsko, no. A ci mam ustępować jeszcze? Jesteś zerem, kurno, policyjnym, a jestem wyspecjalizowanym śledczym androidem. I straszny mi... Była drabina. Weźmy krzesełko. Ej, 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 co ty robisz z tym krzesłem? Chcę coś sprawdzić. To se sprawdzaj. To se sprawdzaj. Ale zobaczcie, jaki on jest teraz, bo podejście wrogie do mnie, nie? Więc mam wywalone trochę na to, co ja robię. Kurno, ale będzie jazda, coś czuję później. Fajny strych, nie? Jak ty ci woda gościu kapała. Wątpię, że to przez 3 tygodnie mu tak przegniło. Jest i on. Okej, okay, mamy go. Okej. Okay. Dobra. Chyba tutaj nie ma dużo zmiany. No, tak jak widać. Tutaj nie zeskanowałem, bo wiedziałem, który to jest. I to, zamiast mu kupić kolejnego, to wylałem to. Więc jest do mnie wrogo nastawiony, tak? Tak, jest wrogo nastawiony. No i tutaj mamy opcję, że nie wiadomo, co się stało, jeśli misja nie powiodła. No bo jako nie otworzymy, a tutaj pewnie czas się kończy, tak coś czuję, że po prostu nie zbadaliśmy i mieliśmy to wywalone. Czy to już jest ta scena? To jest chyba ta scena. Kolacja gotowa. Ta, już idę. Okej. W kuchni prawie nic nie było. Zrobiłam, co mogłam. Zrobiła więcej z tego nic niż nie jedna kobieta w domu. Na obiad.
Zabawne. Straciłem robotę przez androidy. I co robię, kiedy potrzebuję kogoś, kto by się zajął domem? Co robię? Idę i kupuję pieprzonego androida. Żenada. Bo androidy są kurwa zajebiste. Nie nawalają, nie męczą się, nie smędzą. Są tak idealne, że zjebały mi całe życie. Na co się gapisz? Masz jakiś problem? Marzyłaś o innym życiu, co? Myślisz, że to takie łatwe? Może myślisz, że to moja wina, że żyjemy w tej mylinie? Albo że twoja matka nas zostawiła? Musisz przestać spać, Todd. Czasem się ciebie boję, Todd. Suka odeszła bez pożegnania. Spierdoliła z domu z jakimś jebanym księgowym! Co twoja wina? Tato, nie! Twoja jebana wina! Masakra, nie? Wracaj tu! Wracaj tu w tej chwili! Zostań tu. Nie waż się nawet ruszyć. Albo stukać się gorzej niż ostatnio. Nie zesraj się, Todzik. Rozwalamy system. Wpaść na górę, no. Dobra. On tu idzie. Zrobi mi krzywdę. Wiej! Uciekaj! Albo zepsujecie tak jak ostatnio! Nie zostawię cię tu. Na coś się gniewa, Alice. Oj, gniewa się. Przeklęty Bachor. To jej wina. To wszystko jej wina. Wracajcie! Okej. Będziecie posłuszne! Jesteście moje. Cieszę się, że żyjesz. Dobra.
Kurde, to było inaczej jeszcze. Dobra, zobaczmy. Mamy tak. Kolacja gotowa. Tutaj to ja nie wiem, co się może stać, nie? Serio. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Aha, chyba, że nie zostajemy defektem i nas zabija. Idź na górę. Dotrzyj do Alice przed Todem. Ominęliśmy całe to, nie? To wszystko. Ucieknij, ukryj się na korytarzu. Udało się. Todd zdaje sobie sprawę z tego, że Kara i Alice uciekły. Spróbuj głównymi drzwiami. Otwórz główne drzwi, biegnij do autobusu, złap autobus. Kara i Alice uciekły przed Todem. Kara strzeliła do Toda. Ciekawe, co tu jest w sumie w tych czterech miejscach jeszcze. No ale to nie dziś. Mamy 5 minut, żeby rozegrać tą scenę. To było najnudniejsze przyjęcie, na jakim byłem w ciągu ostatnich 25 lat. Za każdym razem zadaję sobie to samo pytanie. Co ja tu do ciężkiej cholery robię? Nienawidzę takich przyjęć i tych cholernych nudziarzy, którzy na nie chodzą. To okazja, żeby poznać ludzi, którzy cenią twoją twórczość. Bla, bla, sztuka to akurat ostatnie z ich zmartwień. Interesuje ich tylko, ile kasy uda się na niej zarobić. Chodź, napijemy się. Po tym całym wieczorze jestem tak przejęty, że aż zaschło mi w ustach. Szkocka? Czysta, jak zawsze? Oczywiście. Dobrze, ale wiesz, co powiedziałby lekarz? Ta, o to może mnie cmoknąć. Jestem dość duży, żeby samemu wybrać terapię. Zostawiłeś zapalone światło w pracowni? Nie, jestem pewien, że nie. Dzwoń na policję. Policja, słucham, w czym mogę pomóc? Tu android Karla Manfreda z ulicy Lafayette 8941. Wróciliśmy do domu, światła są włączone. Mogło dojść do włamania. Zaraz wysyłam radiowóz. Chodźmy to sprawdzić. Dobra, ludzki, zakończymy sobie w tym miejscu ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, bo nie zdążymy już zrobić tego do końca. Pamiętajcie oczywiście o kciuku, subie na kanale z dzwonkiem oczywiście. Zapraszam na kolejny odcineczek chyba jutro, albo dzisiaj o 17, albo jutro o 15, nie wiem jak te odcinki teraz lecą. Trzymajcie się, do następnego, cześć! My name is Connor. This is our story.